Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, Szanowni Państwo, chciałbym poruszyć kwestię przemieszczenia grupy Wagnera na Białoruś i tego, jakie może mieć to konsekwencje dla bezpieczeństwa regionu. Chciałbym także odnieść się do tych ostatnich słów i Władimira Putina, i Aleksandra Łukaszenki, a także ostatniego napięcia dyplomatycznego między Polską a Ukrainą. Zebrało się tych kwestii, więc myślę, że warto na sam początek wspomnieć o okolicznościach właśnie tej dyslokacji grupy Wagnera, o buncie Prigorzyna, o tym teatrze Wagnera. Jak, jak to nazwałem, mówiłem już szeroko w podcaście, mówiłem także w odcinku na żywo, więc do tego nie będę wracał. Podtrzymuję tutaj swoje twierdzenia, że była to operacja służb specjalnych rosyjskich, która no, była oczywiście operacją wielopoziomową, mającą kilka celów do realizacji. Nie wszystkie, zresztą cele są znane publicznie. Niemniej jednak, no trudno sobie wyobrazić sytuację, że dochodzi w Rosji do puczu wojskowego, po czym przywódca tego puczu jest przyjmowany na salonach w Sankt Petersburgu podczas forum Rosja-Afryka. To powinno dawać wiele do myślenia, ale w Polsce wiele osób rzeczywiście nabrało się na to, że Rosja się już rozpada na naszych oczach, że dochodzi właśnie do erozji systemu władzy i do właśnie próby zamachu stanu. Moim zdaniem nic takiego nie miało, nie miało miejsca. Natomiast, szanowni Państwo, wy. Tutaj warto wspomnieć o tym, że w dniach 19 właściwie do, od 11 do 19 lipca na Białoruś udały się, udało się przybyło kilkanaście transportów właśnie z wagnerowcami z, gru, z najemnikami grupy Wagnera. Natomiast zabrakło tam zdecydowanie ciężkiego sprzętu. Ta grupa została pozbawiona ciężkiego sprzętu czołgów wieloprowadnicowych, wyrzutni rakietowych, artylerii itd., itd. więc je, są to siły lekkie. I w Patrząc na dyslokację, bo dyslokacja tych jednostek też jest bardzo interesująca. no Warto tutaj wskazać, że tym docelowym takim miejscem, gdzie rozlokowano wagnerowców, jest miejscowość Osipowicze w obwodzie mochylewskim i w pobliskim obozie namiotowym we wsi. Cel. Specjalnie mówię tutaj o obozie namiotowym, podkreślam właściwie to, że jest to obóz namiotowy, co wskazuje na tymczasowość tego rozwiązania. Oczywiście związanego z klimatem, z aurą i tak dalej. Niewątpliwie na Białoruś trafia spora część wyposażenia likwidowanej głównej bazy wagnerowców w Moukinie w kraju krasnodarskim. Ona Przede wszystkim była, stamtąd jest sprowadzana, sprowadzane lekkie uzbrojenie, amunicja i w ten kontyngent białoruski, według różnych danych, miałby liczyć docelowo około 10 tysięcy osób. Obecnie są różne szacunki. Niektóre, niektóre dane mówią o 3 tysiącach Wagnerowców, inne podają widełki od 3 do 5 tysięcy, którzy mają być właśnie rozmieszczeni na terytorium Republiki Białoruś. 19 lipca Jewgeni Prigorzyn przybył do obozu pod Osipowiczami i co co bardzo ciekawe przybył tam wraz z, z twórcą tej, tej grupy Dmitrijem Utkinem no i w tym w swoim przemówieniu takim oświadczeniu właściwie zapewnił, że dotychczasowa działalność grupy Wagnera w Afryce jest niezmienna nie zostanie ograniczona można tutaj podejrzewać, że ta dyslokacja na Białorusi ma Pomóc grupie Wagnera do przygotowania się do kolejnych misji w Afryce. No, myślę, że tutaj warto także spojrzeć na to, co się dzieje obecnie w Nigrze. Poświęciłem temu osobny, osobny odcinek podcastu geopolitycznego. Także warto zauważyć, że 20 lipca Białoruskie Ministerstwo, Spraw, Ministerstwo Obrony potwierdziło, że grupa najemników ma przebywać na Poligonie pod Brześciem. Tam zajmować się ma przede wszystkim szkoleniem żołnierzy. Wojsk specjalnych. Szanowni Państwo, no niewątpliwie ta, to przenie, przemieszczenie Wagnerowców na Białoruś, oprócz przygotowań do operacji w Afryce, które moim zdaniem Rosja będzie jeszcze rozwijać, będzie jeszcze większe zaangażowanie grupy Wagnera w Afryce, patrząc na całą sytuację geopolityczną, na rywalizację strategiczną Rosji z Francją na, na obszarze chociażby Sahelu, ale także na obszarze Szerzej, że tak powiem, jeżeli chodzi o kontynent afrykański, szerzej pojmowaną rywalizację, nie tylko to jest Republika Środkowoafrykańska, nie tylko Mali, nie tylko Burkina Faso, nie tylko Niger, nie tylko Republika Środkowoafrykańska, ale Rosja jest zdecydowanie jest obecna w zdecydowanie większej liczbie państw na czarnym lądzie. Natomiast oczywiście także. Szkolenie armii białoruskiej jest też jednym z elementów Wagnerowców, którzy są żołnierzami doświadczonymi, którzy zebrali bardzo, no można powiedzieć, wartościowe, właściwie bezcenne doświadczenie, jeżeli chodzi o taktykę działania, chociażby w terenie zurbanizowanym. No tutaj zajęcie Bachmutu, Artiomowska jest tym bardzo dobrym przykładem. Jestem jak najdalszy od wygłaszania takich opinii, jakie na przykład. Jak wyraził pan generał Roman Polko, mówiąc o tym, że Wagnerowcy no, właściwie mają bardzo słabo opanowaną taktykę. Tutaj państwo możecie zobaczyć na ekranie fragment wypowiedzi generała Polko dla jednego z tygodników. No myślę, że to jest bardzo, bardzo słaba wypowiedź i nie mająca absolutnie pokrycia w rzeczywistości. Natomiast w kontekście dyslokacji grupy Wagnera w Republice Białoruś myślę, że warto wspomnieć o tym, co się wydarzyło 21 i 23 lipca, mianowicie o wypowiedziach Siergija Naryszkina i i prezydentów Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Jeżeli chodzi o tego pierwszego, to w odbyło się w kontekście posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Część tych obrad upubliczniono w celach informacyjnych. No i szef wywiadu zagranicznego Siergiej Naryszkin miał powiedzieć: To jest też ważna, ważny cytat, pozwolę sobie go przytoczyć. Że oficjalna Warszawa powoli dochodzi do wniosku, że zachodnia pomoc dla Kijowa nie jest w stanie skutecznie wesprzeć Ukrainy, a klęska sił ukraińskich to tylko kwestia czasu. Według Sergija Nareszkina polskie kierownictwo, jak to, jak to określił, miałoby przejąć planuje przejęcie kontroli nad zachodnimi obwodami Ukrainy, rozmieszczając tam swoje, swoje wojska i miałoby być to w, jak, w jakiś sposób sformalizowane, zdaniem Naryszkina, w ramach inicjatywy bezpieczeństwa sformułowanej przez Polskę, Litwę i Ukrainę. Tutaj mówi się o użyciu ewentualnej brygady litewsko-polsko-ukraińskiej, która działa pod, nazwijmy to, auspicjami tak zwanego Trójkąta Lubelskiego. W w tym kontekście wypowiedział się również Władimir Putin, który no, od pewnego czasu stosuje bardzo, czy bardzo mocno akcentuje właśnie rzekomą chęć władzy, władz w Warszawie do zajęcia. Z zachodniego terytorium Ukrainy, do wkroczenia wojska polskiego na to terytorium. I generalnie też warto zauważyć, że 23 lipca taką narrację wsparł Aleksander Łukaszenka, który, który, genera który generalnie Powiedział o tym, że stara się powstrzymywać Wagnerowców, którzy chcieliby urządzić sobie taką, jak to nazwał, no, wycieczkę, wycieczkę na Warszawę i Rzeszów. To jest cytat z prezydenta Republiki Białoruś. No, myślę, że to jest oczywiście pewna konwencja, to jest pewna gra. Informacyjna to jest pewna gra psychologiczna, która jest stosowana przez zarówno Rosję, jak i Białoruś, no ale też trzeba powiedzieć jasno, że różnego rodzaju opinie, które pojawiają się w przestrzeni informacyjnej, sugerujące, że mogłoby dojść do jakiejś prowokacji. Nie są odosobnione, znaczy, to, to, nie są, to nie jest tylko i wyłącznie narracja rosyjska czy białoruska, ale także chociażby w mediach amerykańskich pojawiają się różnego rodzaju głosy sugerujące, że, że mogłoby dojść do prowokacji, do prowokacji na przykład granicznej i to niekoniecznie zrobionej przez Białoruś czy Rosję z użyciem chociażby grupy Wagnera, ale do operacji pod tak zwaną fałszywą flagą, aby próbować wciągnąć Warszawę. Do wojny, wprowadzić wciągnąć władzę w Warszawie do wojny, sprowokować decyzję właśnie establishmentu polskiego do, do włączenia się do, tej, do tego konfliktu na, na, na wschodzie. No, szanowni Państwo, ja wielokrotnie podkreślałem i wielokrotnie ci, którzy z Państwa subskrybujecie kanał, czy oglądacie kanał od dłuższego czasu, słuchacie podcastu geopolitycznego, wiecie jak mm, przedstawiałem mm, chociażby konsekwencje zaangażowania Elit politycznych III Rzeczpospolitej w wewnętrzne sprawy Białorusi po 9 sierpnia 2020 roku. Jak krytykowałem to angażowanie się wewnętrzne sprawy naszego wschodniego sąsiada, wiemy doskonale, że władze w Warszawie nie uznały ostatnich wyborów prezydenckich, które właśnie odbyły się w 2020 roku w Republice Białoruś, no i też mieliśmy tam próbę wywołania swoistej takiej kolorowej rewolucji. No Tego się, tego się nie da ukryć, taka, taka rzeczywiście sytuacja była i od tamtego, Czasu, od 9 sierpnia 2020 roku mamy do czynienia z nasilaniem się różnego rodzaju działań podejmowanych przez władze w Warszawie, nieprzychylnych wobec Białorusi i Rosji. To jest określenie najogólniej, najogólniejsze, najdelikatniejsze, jakie można tutaj użyć. No przypomnę tylko, że telewizja Bielsat, sponsorowana przez państwo polskie, tak naprawdę, właściwie otwartym tekstem w zeszłym roku przekazywała informacje o przygotowaniach do tak zwanego pospolitego ruszenia na Białorusi, o próbach właśnie znaczy stworzenia jakiejś formacji takiej paramilitarnej na terytorium Polski. Był zresztą był reportaż z jednego z poligonów w Polsce, gdzie, gdzie, gdzie ci właśnie imigranci z Białorusi się szkolili i mieli się przygotowywać właśnie do ewentualnego powstania przeciwko. Władzy ale, prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Zresztą, również w, media, w innych mediach, w mediach głównego nurtu pojawiały się takie wypowiedzi jak chociażby byłego dowódcy wojsk lądowych, pana generała Waldemara Skrzypczaka, mówiące o tym, że wojsko polskie powinno poprzeć. Ewentualne powstanie na Białorusi, jeżeli takie wybuchnie przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Wspomnę jeszcze tylko o zjeździe Wiabłomnej pod Warszawą, tak zwanego samozwańczego rządu emigracyjnego Federacji Rosyjskiej, który właśnie obradował na terytorium Polski i właściwie pod ochroną. Polskich, polskich władz, no to nie są przyjazne kroki. No generalnie tego typu działania można spokojnie zaliczyć do działań dywersyjno-sabotażowych, do działań dywersji także psychologiczno-informacyjnej. No i trudno się dziwić, że jeżeli jest akcja, to następuje reakcja. Ja oczywiście bynajmniej nie, w żaden sposób nie usprawiedliwiam tutaj wypowiedzi oficjalnych. Czynników decyzyjnych, że tak powiem, Białorusi i Rosji, to jest naturalne, że toczy się walka informacyjna, ale musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jest. Jest pewnego rodzaju trybikiem w wielkiej machinie, w wielkiej machinie geopolitycznej, której Spiritus Mowens są Stany Zjednoczone. To zresztą wielokrotnie ten temat, ten temat Szanowni Państwo, poruszałem i byłoby no, tak naprawdę wielkim, wielkim skandalem, gdyby doszło do próby wciągnięcia Polski do wojny. Natomiast mamy, szanowni państwo, tutaj pewne bardzo istotne tło, to znaczy. Mamy napięcie w relacjach polsko-ukraińskich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej poinformowało o stanowisku, które zostało przekazane dzisiaj, 2 sierpnia 2023 roku, Chargé d'Affaires Ukrainy w Warszawie. I tutaj chciałbym Państwu przytoczyć to stanowisko właśnie polskiego MSZ-u. To jest cytat. Polska chce dobrych relacji z Ukrainą. Muszą być one oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu dla narodowych interesów. Między partnerami należy unikać słów i działań, które szkodzą, w do, szkodzą dobrym stosunkom. Koniec cytatu. Dalej także możemy w tym oświadczeniu przeczytać, i to też jest kolejny cytat, że, cytuję: Polska oczekuje od Ukrainy gotowości do uwzględnienia naszego stanowiska między innymi w sprawie ochrony polskiego rolnictwa, ale też innych kwestii. To stanowisko zostało dziś przekazane ukraińskiemu szarze dafer w Warszawie. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, to jest wszystko na kanwie wezwania przez, biało, przez ukraiński MSZ pana Bartosza Cichockiego, ambasadora Polski w Kijowie. Który został wezwany w związku z wypowiedzią prezydenckiego ministra pana Marcina Przydacza, który stwierdził, że Ukraina powinna wykazywać większą wdzięczność za pomoc przekazywaną przez państwo polskie. No, tutaj mamy do czynienia bodaj po raz pierwszy z przyznaniem. Z powiedzeniem właściwie, jak jest przez ośrodki decyzyjne w Polsce. To znaczy, że Ukraina jest kompletnie niewdzięczna za pomoc udzielaną przez Polskę. Ja tylko przypomnę, że część środowiska geopolitycznego, z którego ja się wywodzę, jasno już artykułowała, że tak będzie, po prostu, że tak będzie, że Ukraina będzie niewdzięczna, że będzie, można powiedzieć, przerzucać odpowiedzialność na Polskę za swoje niepowodzenia na, na froncie, będzie starała się wykorzystać wykorzystać właśnie taką bezwarunkową pomoc udzielaną przez Polskę do jeszcze większej eskalacji swoich żądań. To, to było absolutnie do przewidzenia i to, mamy, to obserwujemy. Słowa chociażby premiera Ukrainy Denysa Szmychala, także byłego ambasadora Ukrainy w Berlinie Andrija Melnyka, czy... Szefa ukraińskiego IPN-u jasno wskazują, że Ukraina usztywnia swoje stanowisko względem Warszawy, szuka poparcia w Berlinie i tak naprawdę nie zrobiła żadnego gestu w stronę Polski, już nie tylko w kontekście 80. rocznicy ludobójstwa na Wołeniu, ale także żadnego takiego gestu wdzięczności za tę pomoc, która jest udzielana. Zresztą ta arogancja Ukrainy na arenie międzynarodowej szeroko była komentowana także chociażby przez, przez Bena Wallet. Sekretarza Obrony Wielkiej Brytanii, który wprost powiedział czynnikom decyzyjnym w Kijowie, że Wielka Brytania to nie jest Amazon, to nie jest sklep internetowy, gdzie przychodzi się i składa zamówienie, i że też Ukraina powinna wykazywać większą wdzięczność. No, niestety, decydenci w Polsce bardzo późno się obudzili w tym zakresie, natomiast teraz pokazują rzeczywiście także swoje bardzo takie powiedziałbym aroganckie stanowisko. No samo wezwanie w ogóle ambasadora Polski w Kijowie i próba strofowania polskiego ambasadora za... Prawdziwe słowa, które powiedział, naprawdę, którą powiedział prezydencki minister, że Ukraina powinna być bardziej wdzięczna za, 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 za tę pomoc, no to już jest absolutnie skandaliczne. To jest już absolutnie skandaliczne i mamy do czynienia tak naprawdę właśnie z, z sytuacją, w której coraz więcej państw w Europie, coraz więcej państw także członków NATO już dostrzega to, że... Przekazywanie tak naprawdę takiego ogromnego, bezwarunkowego wsparcia Ukrainie jest, jest stratą, jest, jest absolutnie nieskuteczne, zresztą co widać po, po niepowodzeniach ukraińskiej kontrofensywy, natomiast dochodzi do takiego, powiedziałbym, skrajnie aroganckiego braku, braku wdzięczności. Także, szanowni państwo, mamy do czynienia. Sytuacją eskalacji w naszym regionie niewątpliwie stronie ukraińskiej bardzo mocno zależałoby, w mojej, w mojej ocenie, na włączeniu się Polski bardziej aktywnie w działania, w działania wojenne. To, co, to, co obserwujemy, te, te wiadomości, które do nas docierają, chociażby te podawane przez Wall Street Journal, no, są absolutnie zatrważające, no, pokazują, jaka jest skala. Tak naprawdę strat ukraińskich, bo o tych stratach ukraińskich, szanowni Państwo, zbyt wiele w Polsce się, się nie mówi. Natomiast już chociażby właśnie wspomniany przeze mnie Wall Street Journal wskazuje, że. Chociażby liczba amputacji, które są dokonywane na Ukrainie, jest porównywalna z I wojną światową. Mówimy tutaj oczywiście o tej skali tych amputacji. Szacuje się, że nawet do, do tej pory doszło do 50 tysięcy amputacji. Mówi się o 200 tysiącach 200 ciężko rannych na Ukrainie. A przypomnę tylko, że w grudniu 2022 roku Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, mówiła o Ponad 100 tysiącach zabitych y, żołnierzach ukraińskich. Potem szybko, jak Państwo pamiętacie z podcastu geopolitycznego, zostało to wycofane ze strony Komisji Europejskiej. No ale ja myślę, że. Ursula von der Leyen doskonale wiedziała, o czym mówi. Skala straty jest ukrywana przed społeczeństwem ukraińskim, przed społeczeństwami zachodnimi, także wiele nagrań, które trafiają na Telegram, na przykład w serwisie Telegram, na, na różnego rodzaju profile w serwisie Telegram, są bardzo, pokazują okrucieństwo tej wojny, chociażby utknięcie jednego z pododdziałów ukraińskich na polu minowym i to, jak jest ska, jak, jaka jest skala tego okrucieństwa. Także uważam, że dzisiaj eskalowanie jakiegokolwiek napięcia z, w relacjach z Rosją czy z Białorusią, będzie, będzie powodować wystąpienie groźby. Groźby chociażby konfliktu granicznego. Wiele osób w Polsce, wielu komentatorów, wielu ekspertów, zwłaszcza w mediach głównego nurtu, demonizuje dzisiaj grupę Wagnera, i, a konkretnie jej zdolności dzisiaj do potencjalnego użycia w wojnie przeciwko Polsce. No pamiętajmy, że grupa Wagnera została pozbawiona ciężkiego sprzętu. Dzisiaj grupa 3, pięciu tysięcy Takich bojowników prywatnej firmy wojskowej, no trudno, aby zagroziła całemu państwu, choć nie wykluczam tutaj oczywiście możliwości wykorzystania takich, takich właśnie bojowników, najemników do działań dywersyjno-sabotażowych. Takie teoretyczne możliwości są z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Jest to sytuacja no. Bardzo niekomfortowa, mówiąc, mówiąc najdelikatniej, ponieważ nie są to żołnierze regularnych sił zbrojnych, nie obowiązuje ich międzynarodowe prawo konfliktów, prawo humanitarne, nie obowiązują ich konwencje genewskie, itd. itd. Pamiętajmy, że media zachodnie przyjęły właściwie jako pewnik, że jest to że, że, że są to puczyści, że jest to zbuntowana prywatna firma, która została wygnana z Rosji, więc w naturalny sposób Rosja idąc logiką właśnie zachodnich mediów no nie ponosi konsekwencji za działania grupy Wagnera, no bo przecież to są puczyści, to są zamachowcy, którzy uciekli z Rosji. To niezwykle niebezpieczna narracja, którą bezrefleksyjnie całkowicie przyjęły zachodnie media. Moim zdaniem dały się nabrać na operacje rosyjskich tajnych służb. Natomiast ta, te dzisiaj wypowiedzi Władimira Putina czy Aleksandra Łukaszenki jasno wskazują, że jest bardzo duży sprzeciw Moskwy i mi, czy w ogóle państwa związkowego Rosji i Białorusi wobec jakichkolwiek prób e, dalszego, aktywnego wspierania e, militarnego Ukrainy przez takie kraje jak Polska? I musimy sobie zdawać sprawę, że im mocniej, im silniej e, będzie dominować w Polsce narracja prowojenna, mówiąca o tym, że Polska powinna przygotowywać się do wojny, czy z Białorusią, czy z Rosją, czy z państwem związkowym, czy jeszcze mocniej wspierać militarnie Ukrainę, to tym mocniej narażamy narażamy się jako państwo, jako naród na odwet, po prostu na odwet rosyjsko-białoruski rosyjsko pamiętajmy o tej genezie o roku 2020, o próbie angażowania się wewnętrzne sprawy Białorusi, ja od samego początku mówiłem, że jest to polityka sprzeczna z polską racją stanu uważam, że władze Rzeczypospolitej, patrząc chociażby na te relacje między Warszawą a Kijowem, powinny zdać sobie wreszcie sprawę, że w naszym żywotnym interesie, w interesie państwa polskiego i narodu polskiego jest jak najszybsza normalizacja relacji z Rosją i Białorusią i jak największy nacisk jak, na jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie. Polska powinna być tu mediatorem, a nie powinna być państwem, które dolewa do oliwy do ognia, bezwarunkowo udziela pomocy wojskowej Ukrainie, samemu się rozbrajając. No, takie są, szanowni państwo, fakty. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę.